Dzień dobry, ja jestem Nikodem Apoczkin, a to jest seria 20 lat minęło. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach wydanych w 1999 roku. Niestety możliwe, że nie są one jednak z lutego, więc przepraszam. A teraz przejdźmy do pierwszej książki. 20 lat minęło jak jeden dzień. Pani Jeziora, czyli książka Andrzeja Sapkowskiego. Wydana w 1999 roku. Jest to powieść z gatunku fantasy, a zarazem ostatnia część z sagi o znanym i lubianym Wiedźminie. 20 lat minęło jak jeden dzień. Siemaneczko, ziomeczki, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu goszczę u Nikodema i dzisiaj przedstawię wam dwie książki wydane w 99 roku, więc zapraszam do oglądania. Pierwsza książka, jaką wam dzisiaj przedstawię, jest to Bomba Megabitowa, czyli wybór esejów Stanisława Lema, drukowanych w polskiej edycji czasopisma PC Magazine. Zbiór tych esejów jest bezpośrednią kontynuacją tomu Tajemnice Chińskiego Pokoju. W 2003 roku obie prace zostały podpisane pod jedną nazwą, mianowicie nazwą Moloch. Nie, stop, kawka musi być. Dobra, konradowo-kapucinowa. Część tekstów z zbioru ukazała się później również w książce Planeta Lema. Okładka tej książki wyglądała w taki sposób. 20 lat minęło jak jeden dzień. Kolejna książka jest to powieść Helen Fielding pod tytułem W pogoni za rozumem, dziennik Bridget Jones, wydana również w 1999 roku, a jak jest to kontynuacja dziennika Bridget Jones i obydwie zostały przeniesione na ekran. 20 lat minęło jak jeden dzień. Druga książka, jaką wam dzisiaj przedstawię, jest to Śmierć w Breslau, czyli pierwsza powieść kryminalna polskiego pisarza Marka Krajowskiego. Pierwotnie sama książka miała tytuł Skorpiony. Powieść ta rozpoczęła serię nowych książek o przygodach radcy kryminalnego Edwarda Moka. Wydawcą tej książki jest wydawnictwo Dolnośląskie, a oryginalny język, jak się można łatwo domyśleć, jest oczywiście polski. Jeśli chodzi o streszczenie takiej fabuły tej książki, prawdopodobnie pojawi wam się teraz na ekranie, jak Nikodem będzie chciał wstawić. Więc no, tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę, siemanko i cześć. 20 lat minęło jak jeden dzień. Ostatnią książką jest powieść Stephena Kinga pod tytułem Pokochała Toma Gordona z 1999 roku. Wydana przez polskie wydawnictwo Pruszyński oraz SK w tym samym roku, a zdanie wznowiona w 2008 roku. Zarys fabuły wygląda mniej więcej tak. Teraz właśnie wyświetla wszystko na ekranie, jak w przypadku jednej z książek wypowiedzianych przez Grzelca. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, to zrób to teraz. Zostaw łapkę w górę. Jeśli podoba ci się seria, trzymajcie się ciepło. Cześć!